Goście Piątki, pani Ewa Waślewska i pan Daniel Kulik z Parku Naukowo-Technologicznego Wełku. Witam gorąco. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiamy o startupach, bo trwa edycja Hub of Talents w naszym mieście również na całej wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i którego jeszcze lubelskiego, tak? Dokładnie, trwa edycja Hub of Talents. tu Wełku szukamy talentów i startupów, czyli takich początków biznesu. Wiem, że już się zgłosiły pierwsze osoby, które chciałyby rozpocząć biznes właśnie w, ełckiej, w ełckim Technoparku. Tak, zgadza się. Do całej platformy startupowej Hub of Talent zgłosiło się już ponad 300 pomysłodawców. W Ełku zarejestrowaliśmy przeszło 15 pomysłów. Więc to jest jak na nasz Ełk uważam całkiem niezła liczba. To może wyjaśnijmy, czego szukamy, bo startup to dosyć egzotyczne słowo, jeszcze dosyć egzotyczne słowo w naszym mieście i ogólnie w Polsce czym jest startup? Jest to um, przedsiębiorstwo, um, które w i pomysł na biznes, o tak, tak można w skrócie tak. powiedzieć. Przedsiębiorstwo, które rozpoczyna swoją działalność właśnie wprowadzając na rynek nowy, innowacyjny produkt bądź usługę. Zupełnie inny taki, którego wcześniej nie spotykaliśmy. Piętnastu takich pomysłodawców się zgłosiło to młodzi ludzie młodzi do 35 roku życia. Bo to jest jeden z warunków. Tak Jakie jest. są pozostałe warunki na to, żeby właśnie uczestniczyć w tym konkursie? No oprócz kryterium wieku jeszcze bierzemy pod uwagę fakt, że produkt musi być innowacyjny, czyli nie może być przedmiotem już prowadzonej działalności gospodarczej. No i oczywiście taki pomysłodawca musi też zarejestrować spółkę na terenie województwa albo warmińsko-mazurskiego, albo podlaskiego. To jest warunek tego, żebyśmy mogli wystartować właśnie w tym konkursie. 35 lat, 15 euczan, 15 mieszkańców EU, 15 zainteresowanych się zgłosiło. Co w zamian? Co można w zamian uzyskać? Jeżeli się wygra ten konkurs? Przede wszystkim udostępnienie przestrzeni do pracy, do prowadzenia swojej działalności, tak, do pracy biurowej. Oprócz tego szkolenia, warsztaty, mentoring, coaching biznesowy, pomoc technologiczna przede wszystkim, bo to jest największy koszt dla takiego młodego przedsiębiorcy obsługa księgowa, prawna, doradztwo podatkowe, wsparcie marketingowe, czyli cały wachlarz usług, które są niezbędne przy rozwoju firmy. Czyli wszystko, co potrzeba, żeby rozpocząć taką działalność i wprowadzić nowy produkt na rynek. A to wszystko kosztuje, wiem, że na przykład same badania takiego produktu i wpływu jego na rynek, to są grube tysiące, jak nie setki tysięcy złotych. Tak, to prawda. Wy to dajecie w pakiecie. Ilu przedsiębiorców, ilu potencjalnych przedsiębiorców może zwyciężyć w takim konkursie? Mamy piętnastu chętnych. Ilu, ilu może przejść hmm, dalej? Do platformy może niestety wejść tylko pięć y, najlepszych pomysłów. I to będzie specjalne jury ogląda, oceniało, będą wybierane właśnie te najlepsze pomysły, tu w Ełku będą realizowane. To jest pierwszy etap tego pomysłu, tego tej platformy Hub of Talent. Tak, zgadzam się. A co pozostałe planują? Bo wiem, że nie zostawicie tych przedsiębiorców po roku działalności, po roku rozwijania tego biznesu samym sobie. No, zamierzamy zaproponować im współpracę i żeby mogli dalej rozwijać swoją działalność w parku naukowo-technologicznym. I oczywiście mogą tacy przedsiębiorcy ubiegać się o bezwrotną dotację na wejście swojego produktu bądź usługi na rynek w wysokości do 200 tysięcy euro z działania 1.1.2 programu operacyjnego Polska Wschodnia. Także jeszcze macie czas, żeby się zastanowić, żeby wypełnić specjalną ankietę i żeby się zapisać swój produkt zgłosić. Oczywiście zapewniacie pełną anonimowość. Te produkty i opisy tych produktów nie wypłyną poza Technopark. Także nie ma nie, tu żadnego nie problemu, nie mogą. No i właśnie jakie są terminy? Ile jeszcze potencjalni zainteresowani mają czasu, żeby się zgłosić, żeby wypełnić wniosek i się dopisać do tej listy 15? No rekrutacja w zasadzie Dobiega już końca. Do 31 maja jest termin ubiegania się o wejście do platformy. Aplikację, tak jak wspominaliśmy, można złożyć poprzez stronę internetową startupplatforms.gov.pl